Cześć wszystkim, z tej strony Drake. Wracamy do Final Fantasy VI, naszej uroczej wyprawy po latającym kontynencie, która pozbawia mnie powoli siły woli i chęci do życia. Jest to nowy rzut nagrań, a wiecie co znaczy? Nie mam bladego pojęcia, gdzie jestem, skąd przyszliśmy i dokąd zmierzamy, ponieważ minęły prawie 2 tygodnie od poprzedniego odcinka. Świetnie, skończyłem tuż kurwa koło save'a. O mój Boże. Okej, jakby chciałem powiedzieć, że jestem uleczeniem prawie na full. Ale nie pod kątem many. Tak więc mana, czas na tent. Ja wiem, że to jest ogólnie przywara do tych wszystkich starszych gier i tak dalej, ale Chryste Panie, to, że rzeczy są chamsko poukrywane, nieczytelne, bardzo podobne do siebie, to zabiera przyjemność z grania bardzo. No dobra, okej, no to lecimy. Chainsaw Man Man. Shadow Man Man. A no tak, Shadow Man Man ma... Dobra, okej, nieważne. Kurwa mać, zapominam, że Shadow one hit killuje i to jest złe z jakiegoś powodu na tych gościach. Dobra, dźgaj apokryfę. Holy shit, chciałbym w ogóle wiedzieć, co w sumie apokryfa ma przez cały Shadow, jest kurwa martwy. Wiecie co? Zrobimy to jeszcze raz. Jakby to była masakra. Ja wypadłem z mojego rytmu. Z mojego rytmu, jeśli chodzi o używanie RNG do przebijania się przez te absurdalne walki. Jeszcze raz. Bawi mnie ten mały szczegół, że każdy ma inny kolor namiotu. To jest zabawne. Also, ta pozycja też mnie troszeczkę bawi. Nie na tyle, żebym się zaśmiał, czy faktycznie, wiecie, bawi bardziej pod kątem jakby... LOL. Dobra. Behemoth. I teraz Shadow znowu umrze. Oj. Shadow! Ty bad boyu! Dobra, cyk, cyk, cyk. Chryste Panie, ile oni zaczęli mieć życia. To jest... Ta gra ma definitywnie problem z ilością życia u wrogów. Jakby mam wrażenie, że... O, dobrze. Każdy zwykły wróg ma bardzo dużo życia, a bossowie są absurdalni, jeśli chodzi o poziom zdrowia. Absurdalni. Znowu zatykałem Shadowem tego dupka. Oby Saiyan go dobił. Dobra. Na szczęście ci wrogowie też są jako tako pełni w expa, tak wie. Okej, znowu jestem tutaj. Nie chcę wrócić na statek. Nie żartuj sobie ze mnie, kurwa, gro w tym momencie. Tędy więc? I ta częstotliwość walk. To jest dobry szajs. Bushido, cyk. Niech jakby... Jasne, stary. Uciszaj sobie kogo chcesz i tak lecę jakby na tulsach i... O, to było niemiłe. I tak lecę na tulsach i na rzeczach niezużywających many, więc jakby... Have fun, bro. Nawet nie wiem, czy ktoś potrzebuje leczenia, jakby profilaktycznie już wyklikam te... No właśnie, tą czakrę, bo pewnie zaraz coś się odjebie, no i... No i proszę bardzo, właśnie się odjebało. Jakby zaletą jest to, że przynajmniej jak stoję w tym obstranym drugim rzędzie, to praktycznie nie dostaję damage'a fizycznego, co jest jakąś zaletą. O, świetnie, Shadow spudłował. Na szczęście wróg też, jej.
Na przykład totalnie nie wiem, co robi ten... O, nice, one hit kill. Co robi ten atak serduszkowy. Nijak nie potrafię zrozumieć, co się w tym momencie dzieje. O, dobrze. O nie, on też jest nieumarły. O, dobrze. Bycie nieumarłym nie pomoże ci, kiedy... Blonda, zapomniał się nazywa. Edgar wjedzie w ciebie piłą mechaniczną. Dobra, jakoś tam się trzymamy. Nie mam pojęcia, gdzie idę. Tak, żebyście sobie nie myśleli. Ach, mogłem w sumie leczyć jako Sabin. Sabin jest w ogóle ostatnią osobą w tej ekipie, którą podejrzewałbym o to, że zostanie healerem, ale Indeed został, patrząc po tym, że jako jedyny może healować, nie zużywając many. Wiem, że pewnie mógłbym też dać Strago... O, świetnie. Strago różdżkę leczącą. Okej, okay, to było randomowe. To było dziwne. Dać Strago różdżkę leczącą i po prostu atakować z mele moich członków ekipy. I to, wiecie, by ich leczyło, ale... Ale aż tak mi nie zależy. Zwłaszcza, że Strago we wszystkim, co robi, jest niestety poza leczeniem z różdżki potencjalnie. Wiecie, polega na manie. A jeśli mana wyjdzie... Mam wrażenie, że cokolwiek czeka mnie na końcu tego dungeonu, będzie absolutnie popierdolone, jeśli chodzi o poziom trudności. Więc naprawdę wolę trzymać manę na, wiecie, samony, magię, leczenie i tak dalej, i tak dalej. No, dobrze. Na sam koniec. Ej, czakra powinna podziałać, bo celem jesteśmy my, a nie przeciwnik. Saiyan nauczył się Dragon. Przeczytam to teraz, żeby nie robić zamieszania w walce. Bushido. Multiple flow of key energy to draw HP and MP from single enemy. Multiple. Manipulates. Czyli, o, dobrze, będzie mógł się leczyć. Cudownie. By the way, ja mam tak bardzo kurwa nadzieję, że idę w dobrą stronę. Nie jestem w stanie ocenić, dokąd mam zmierzać. Nic a nic. Dobra, zobaczmy jak... aha, no tak, nie wybieram oczywiście. Dobra, zobaczmy. Jestem ciekawy, ile go wyssa, że tak powiem. Zero. Świetnie. I 14. Może to kwestia tego, że ma pełne życie? Czy to może być to? To może być to, kto to wie? Nie wiem, czemu ten behemoth daje 260 beatdownem. A tamten drugi zadaje 40. To jest dla mnie tajemnica. Może dlatego, że też jest w drugim rzędzie. Wiecie, dwa rzędy nakładam się na siebie i ma bardzo mały damage. Lubię to, że gra jest ewidentnie zagubiona, kiedy... O, nice. Kiedy Shadow one hit killuje i nie wie, co ze sobą zrobić przez chwilę. Dobra. Ziomeczek opanował kolejnego Espera. Ulalala. Fandar, Fandara. Magię już ma... Dobra, nie będzie Raze, ponieważ też Anusz się przyda. Lecimy w prawo. No dobra, to może tędy droga. Jeśli się cofam, nie wiem tego, nie jestem w stanie osądzić, którą stroną mam iść, naprawdę. Nie prowadzi mnie żaden ciąg fabularny, żadna narracja. Ogólnie bardzo mało rzeczy mnie prowadzi w tej grze. O, będzie one hit kill, cudownie. Znowu używam Dragona. A, niepotrzebnie, totalnie. Lubię animację, jakby animacja jest całkiem kozak. O, dobra. Dobrze, rzeczy, leczenie, jakby... Espery.
Dobra, to teraz tak, ty ziomeczku, czego ja cię mogę jeszcze nauczyć? Chyba wszystkie rzeczy związane z leczeniem ma już opanowane. Hejs mają wszyscy na rzędu. Wiecie, co dam unikorna, nie, esunet jak ma kurwa opanowane. Może dispel tak profilaktycznie? I don't know. Dobra, chodźmy w prawo. Okej, jakby czemu? Czemu służy to? Co tutaj robimy? Co, o co chodzi z tym przejściem? Ogólnie odnoszę wrażenie, że to nie tak, że mapy w tej grze mają jakikolwiek flow czy pomysł na siebie. Nie, to takie wiecie, o, ktoś narysował kredką mapę, po której będą chodzić postacie bez ładu i składu i potem przeprogramował to do gry. I tyle. Już. Momentami naprawdę ten beatdown zdaje duży damage. Tylko momentami. O, widzę, że teraz wszyscy mają ciąg uczenia się esperów. Ale to dobrze, jasne. Niech mają jakby co możliwość atakowania wieloma żywiołami. Widać, że w ogóle Sabina ma chyba w dużej części, bo ma najwięcej esperów opanowanych. Sabin, jakby jawnie nie ma już czego się uczyć, jeśli chodzi o ciekawe rzeczy. Nie wiem, dostanie Ifrita, żeby nauczyć się Fiery chociażby? No dobra, to chyba inne miejsce. Tam jest przycisk po lewej? Tego zestawu nie lubię. Na Estak, tylko on jest podatny na one hit killa. Teraz, okej, Saiyan nie umarł z jakiegoś kurwa powodu. W tej grze dzieje się tak dużo rzeczy, których nie jestem w stanie wyjaśnić. Mimo tego, że wiecie, ja w tym momencie, nie wiem, mam już 16 godzin w tej grze i tak dalej, ale nie jestem w stanie wyjaśnić, co robią niektóre rzeczy, co niektóre rzeczy oznaczają, czemu czasami dostaję 0 damage'a, czemu czasami są różne animacje bloku. Nie jestem w stanie ich wyjaśnić, nie jestem w stanie ich zrozumieć. Gra nie poświęciła ani sekundy na to, żeby wytłumaczyć mi niektóre swoje feature'y. Co nie jest dobre. Co nie jest dobre. Czy to kogoś wykończy? Oślepił mnie. Szkoda by było, gdybym anyway mógł używać wszystkich moich technik, prawda? O Jezu! Confuse, ale zabawna animacja, XD. Saiyan walnął się sam, o jeśli nie mylę. Dobra. Don. Okej? Okay. Co to było? Jakby mam wrażenie, że gra zaczyna umierać przez ilość one hit killy, które stosuje. Niestety Sabin sam nie leczy się swoją czakrą, tak więc... Dobra, zakładam, że skoro to się opuściło, to mam iść tędy, prawda? Prawda? Mam behemot, świetnie, jej. Podoba mi się to, że mam nieskończoność czasu na wyklikanie kombinacji Sabina. To jest dobre. Póki nie nacisnę X, to jakby wszystko jest możliwe. Muszę też w ogóle pamiętać, że jak będę wyczuwał, że zbliża się moment walki z bossem, żeby zabrać Shadowowi jego sztylet i dać mu coś innego, ponieważ jego damage jest żałosny i cała postać dla mnie polega na tym, że czasami łapię ten one hit kill. Ogólnie wydaje mi się, że walka z behemotami jest póki co najbardziej opłacalna, bo chyba dają najlepszy exp w tej lokacji. Jednocześnie są chyba najmniej irytujące do walki.
Dobra. Wow, przed chwilą to zmieniałem i już to opanował. Cóż za... inteligentny chłopak. Dobra, ta jesteś ramuchem, stary. Shadow opanował... A, on jest bardzo do tyłu. No tak, bo praktycznie nie miałem go w ekipie w sumie. Dobra, czyli Seraph. Żeby miał Raze, jakby co. No fajnie, odblokowałem sobie tutaj przejście, tylko co mi to dało? Jak... Oh. Nienawidzę nieczytelnych gier. Jakby wiecie, trudność trudnością, a coś jest nieczytelne, to jest po prostu takie... To ma kurwa dawać przyjemność, a jestem zagubiony, wszystko wygląda identycznie. Mam do kupy 3 wrogów, z którymi walczę na okrągło. Jakby dosłownie jedyne, co mnie gdzieś tam... No oczywiście poza faktem, że nagram to na YouTube'a. Ale gdzie mnie to coś motywuje, to to, że przynajmniej teraz, dzięki temu, że napierdalam tych samych wrogów średnio co 3 piksele, które przechodzę jako postać, to to, że dzięki temu może później będzie mi trochę łatwiej. Bo dobrze wiem, że to nie będzie taka jedyna sytuacja w tej grze. Ale no może dzięki temu przynajmniej wiecie, potem będzie troszeczkę łatwiej, sprawniej, szybciej, fajniej. Fajniej nie będzie, może przynajmniej szybciej. Jezus Maria, proszę, jakby czemu nie umierasz? Dźgnąłem go włócznią przypadkiem. O wow, zwykły atak szydła go dobił. Cóż za akcja. Tak, tu już byłem, bo jest ciśnięty klawisz. W takim razie, co dał mi klawisz, który ja kurwa wcisnąłem? I mam walkę. I mam kolejną kurwa walkę. Final Fantasy VI, moi drodzy. Uwielbiane przez miliony. Już nie wiem, o czym mam mówić, żeby zawodzę jako osoba komentująca materiały z gier na YouTubie, ponieważ nie mam bladego pojęcia, co już mam w tym momencie mówić. Jakby powiedziałem wszystkie nieliczne dobre rzeczy, powiedziałem wszystkie liczne złe rzeczy, gra nie daje mi pola do manewru, po prostu, jakby nic a nic. Jezus Maria, ile on przyjmuje damage'a. O, jeszcze szedł, spróbował cudownie. Bardzo się cieszę, że swego czasu kupiłem całą hurtownię sandałów przyspieszenia. To był dobry zakup definitywnie. Dzięki temu i w tym momencie Sabin opanował... A nie, jednak nie. To był dobry zakup. A mam wrażenie, że szedłem już tutaj dzisiaj, tak by the way. Tak, szedłem tutaj definitywnie dzisiaj. Jakby to... Gdzie jest cel? Nic mnie tak nie cieszy, jak widok tego czerwonego krzyżyka, jakby Chryste, Panie. Tutaj jest lokacja ze statkiem ponownie. Tutaj na dole zaczynaliśmy odcinek, jakby dosłownie przez 20 minut nie zrobiliśmy żadnego progresu, nic a nic. Jakby 20 minut mojego i waszego czasu jakby pływa sobie w śmietniku, w kiblu w tym momencie dosłownie. Obserwowanie jakby 4 tych samych animacji na okrągło. Bez jakiejkolwiek strategii, bez jakiegokolwiek, nie wiem, fanu. Wszyscy zblokowali! O! Czy masz poziom podzielny przez 5? Sajan ma. Jezu, jakby to jest... Nie wyklikałem aż kurwa techniki. To jest taki zawsze absolutny skurwysyn, jeśli chodzi o techniki w finalu. Halo, gro? Dziękuję. Jakby walczycie sobie, walczycie. O, nagle czas na szybki test matematyki. Czy wasze levele są podzielne przez 5?
moi drodzy. Coś, na co gracz nie ma wpływu, bo levele wbiją się automatycznie. Wiecie co, jakby wróciliśmy na sam początek odcinka, więc... prześpijmy się. Bo co mi w tym momencie szkodzi? Nie poczyniłem żadnego progresu, dosłownie 20 minut w kiblu, nic. Nasze życie zostało zmarnowane. Nigdy już nie odzyskamy tego czasu, który przepadł na chodzenie po Floating Continent w Final Fantasy VI. To jest okropne. To jest paskudne. To jest... prawdopodobnie... Final Fantasy VI... Nie mówię teraz po złości, bo jestem, nie wiem, wkurzony na... ten dungeon, czy na cokolwiek. Nie, mówię to szczerze, że Final Fantasy VI walczy o tytuł najgorszego Final Fantasy, jakie w ogóle grałem. Tak, totalnie. I to zarówno pod kątem rozgrywki, pod kątem fabuły, pod praktycznie każdym względem. I jedyne, co blokuje w moim osobistym rankingu Finala 6 od definitywnej pozycji najgorszego finala, to to, że prawdopodobnie raczej na 99% dokończymy kiedyś tą grę na tej serii. To będzie znaczyło, że jedyny final, którego grałem i którego nie ukończyłem, to Final Fantasy 12. Czyli wiecie, nie dałem rady tego ukończyć, bo gra była taka żałosna, tak więc... no, nie może być gorsza. Czy ja chcę wrócić, kurwa, na początek tej lokacji? Mam wrażenie, że nie osiągnę tutaj nic, więc może to jest, wiecie, the way. Wiecie co? Zróbmy to tak. Zapiszę. Nie, to jest konfiguracja. Zapiszę. Ponownie, jakby co. Zaskoczymy na statek. I wejdziemy do tej lokacji od nowa. Może, wiecie, uruchomimy jakieś klawisze, coś. Może teraz stanie się to czytelne. Nie mam racji, by... walczyć po twojej stronie, po tym jak sprzedałem się Imperium. Shadow poszedł w pizdu, cudownie. Ciekawe, czy wróci, jeśli... ja teraz wrócę do kontynentu. Also, jakby to było... to było, kurwa, smutne. I teraz? Dobra. Eddie... Sabin... i Cygan. Shadow już tu jest, cudownie. Znowu się spotykamy i tyle, dobra, okej. To jest coś, co mnie myli. Ten ukrywający się, rozpłaszczający się teren. Czy ja mam... nie ma ekwipunku. Shadow oddał mi, kurwa, ekwipunek. Ten rozpłaszczający się teren, czy gdzieś jest więcej tego typu szajsu, czy ja mam się za tym rozglądać? Podoba mi się, jaki absolutnie sadistic damage ma shuriken w tej grze. Czas ubrać Shadowa. Gdzie są, kurwa, sandały tutaj? A? A, dobra, wolę, że nie to. Power Shash. A, dobra, nie warto. Nie pamiętam, co miał tutaj. Nie, jawnie nie pamiętam, co miał na tym slocie. A, miał do kontry, dobra, jasne. Czy gdzieś są jeszcze tego typu magiczne przejścia? O, widzicie? Jakby ten szajs jest taki, kurwa, dziwny. I jak ja mam się domyślić, gdzie jest przejście, a gdzie nie? Dobra. Trzy kafle. Jakby Sabin zaczyna być troszeczkę popierdolony, jeśli chodzi o damage. Ale to dobrze. Przynajmniej coś jest popierdolone w pozytywny sposób w tej grze.
biorę tą technikę Saiyana tylko dlatego, że animacja trwa krócej. Tak jakbyście pytali. Wiem, że nie pytaliście, ale no. Tutaj kliknęliśmy to wcześniej. Tutaj są ukryte schody ponownie. Czekajcie, czy te schody widać na... O kurwa Boże. Wiecie co? A, szlach w tej grze nie ma ucieczki. Chciałem powiedzieć, że w tym momencie I don't give a shit. Zaczynam uciekać, ale takiej opcji też kurwa nie mam. Dobrze. Widzę, że potężna RNG-o walka. Potężna, nie. To nie czas na ciebie, stary. No dobra. Nie chce mi się czekać na innych. Aha, czy ja już to wcześniej odblokowałem, bo to wygląda... Poważnie, ja zaszedłem tak niedaleko w tej całej kurwa lokacji. To jest początek przecież, jakby byliśmy tutaj chwilę temu. I am so angry. Jakby jestem taki zdenerwowany. Na wszystko, jakby nie ma rzeczy, na to nie jestem zdenerwowany. O, jeszcze mi skliknąłem. No dobrze, przynajmniej... Chciałem powiedzieć, jej, przynajmniej go nie zabił. Szedł, zapytał, czy na pewno? O, dobrze. Nie wszystkie one-hit killer są stworzone jako równe. No, dobrze. Czy to wystarczy? Fajnie by było. O mój Boże. O, pięknie. O Jezu, dalej żyjesz. Jakby ja już się przyciągałem, bo myślałem, że go dobiją. To jest fascynujące, bo de facto te walki nie są łatwe. Ci wrogowie są w zasięgu, by zabić moje postacie jedną silną kombinacją. Ale jakby jeśli chodzi o poziom trudności tutaj, to odpalił mi się Dark Souls mode. I to nie jest dobry mode do posiadania. To jest jakby... Grę z chujem, więc mam wyjebane. Jakby nie odczuwam emocji, nie odczuwam... Nie wiem... Nie odczuwam satysfakcji z wygranej i nie odczuwam motywacji, by cieszyć się na kolejne wyzwania. Po prostu, no okej, okay, to jest... Nie ma się czym ekscytować, skoro to norma, prawda? Shadow nie będzie miał nic do roboty w tej walce, cudownie. Świetnie. O mój Boże, i oczywiście na żadnym wrogu tak często, tak dobrze nie wchodzi ten one-hit kill, jak na tych gościach, których Shadow nie jest w stanie one-hit killować, w sensie nie powinien one-hit killować, bo są, wiecie, nie umarli. Wiecie, generalnie ja nie ukrywam, że chyba największym sukcesem tej całej serii jest to, że jak raz postanowiłem zerknąć do poradnika i... podnieść tą piłę mechaniczną, a to tylko dlatego, że zafascynowała mnie prywatnie zagadka z zegarem, bo gdyby nie to, no to olałbym to i ruszył dalej z własnym życiem. Nie, i tutaj też nie przejdę. Więc jest to jakby... Zrobiłem tego quicksave'a po coś, jakby nie zyskujemy tutaj nic. Myślałem, że wiecie, może sytuacja stanie się czytelniejsza, czy coś takiego, że... Osiągniemy, kurwa, cokolwiek, ale nie ma nic. Może tu? O mój Boże.
Tak, i mamy przejście kurwa dalej. To przed nami wygląda kurwa na bossa. Ja zapiszę ponownie. Bo to jest super fajne, ponieważ kiedy schodzimy z tych schodów, gdzie jest statek, gra wciąga was w cutscenkę. O hej, czy chcesz zeskoczyć na statek? I najwidoczniej musimy powiedzieć nie i pójść w lewo, mimo tego, że wiecie, gra wciąga nas w cutscenkę w tym konkretnym kurwa momencie. O, dobra, ty. Zamiast tego dostaniesz siusiakę, który tak należał do słynnego ninja chłopaka Naruto. Dobra, Ultima Weapon. My name is Ultima. Moja moc jest starożytna i niedościgniona. Nie krwawię. Jestem siłą z nadaną formą. Cool story, bro. Zobaczymy, ile mu zadała cios z tego. Shadowa. Okej, okay, Shadow nie trafi. Wiecie co? Po coś kupiłem te shurikeny. Dobra, ogólnie tak, jako że chyba Shadow jest tutaj najbardziej whatever, to on zostaje healerem, ponieważ Sabin ma troszeczkę za dobry damage, bym odpuszczał używanie tego. La. A dobra. To w ogóle fajny sprite. To fajny design potwora. Beautiful. Full power? Okej, okay, czemu twój full power jest taki... Not full. Mam wrażenie, że mam go w takim combo, że... O! Okej. Okay. Że facet ledwo co może się kuźwa ruszyć. Czas na leczenie. Na wszystkich. Moje nawet poświęciliśmy dwie osoby do leczenia w tym momencie. Na szczęście wszyscy je kurwa dostali. Oj, chyba Edgar nie przeżyje niestety. Oj, nie spudłuje. Nie. No, zepchnięci do defensywy, nie jest dobrze. Ale spokojnie. Odbijemy się. Czy ty masz haste może? Nie, nie masz haste, dobra. Cyk. O wow, był żałosny w chuj. Ja odwalając całą akcję z leczeniem, bo myślałem, że... Wiecie, walka potrwa jeszcze długo. Mam wrażenie, że ta walka trwała krócej niż większość walk z normalnymi wrogami w tej grze. He was pathetic. Druga faza? Nie. Czemu sobie idziesz, chuju? Tak, jasne, tak, okej, okay, spoko. Okej, okay, wyjdź z ekranu po prostu. Okej. Okay. Okej. Okay. Bo cóż ci mogę więcej Shadowle powiedzieć? Mana jak stoi? Twardo, dobrze. Ogólnie wiem, że ten odcinek już trwa, ale żeby wam tutaj jakoś urozmaicić to, że chodziliśmy przez 20 minut po tej samej lokacji, to ruszamy dalej, bo obstawiam, że teraz będzie kolejna walka z bossem, by the way. Wiecie, mamy tą wielką, okrągłą arenę koło nas. O właśnie, i są te dwa przychlasty. Flip i Flap, kurwa. Ferdek i Paździoch. O, kogo my tutaj mamy? No to Celeste, świetnie, cudownie, wow. A,
ta gra jest kurwa taka gówniana. Naprawdę jakby, o świetnie, weź trzy osoby. Oto Shadow, żebyś miał czwartą osobę. Shadow sobie idzie, bo stwierdził, że na bro, I'm out. Oto Celeste, która pojawiła się za sceny dosłownie. Celeste, co tutaj robisz? Szłam za wami. Mam rachunek do rozliczenia z Imperium. Aha, a więc przyszliście umrzeć wspólnie. Idealnie w porę. Oto i walcząca trójca. Bogini po środku mają niezłe bidonce. Jest całkiem fik. Cóż za moc, aż mam gęsią skórkę. Imperatorze Gestale, proszę, skończ z tym szaleństwem. Ach, i nasza drużyna ponownie pokonana w cutscence przez coś bardzo niesprecyzowanego, żeby wrogowie mogli robić, co im się żywnie podoba. Kocham to. Celeste, dziecko, jesteś... Ty jesteś wyjątkowa. Czemu nie miałbym wydać rozkazu, byście ty i Kefka rozpoczęli repopulację nowego Imperium Magitek? Zabij pozostałych, a wybaczę ci za twoją zdradę. Weź ten miecz i zabij ich. Nie rozumiem, jaka drama dzieje się z Celeste. Mam wrażenie, że to jest coś, czego ktoś zapomniał napisać. Jakby w sensie, ja wiem, że ona zdradziła Imperium, ale... Sprawa wydaje się całkiem, wiecie, przejrzysta. Nie ma tutaj żadnego ale. Nie ma powodu, czemu Celeste miałaby się zastanawiać, wahać, żałować. No tak, jakby okej, była po stronie Imperium, przejrzała na oczy i jest po naszej stronie. Imperium nie ma jej nic więcej do zaoferowania. A to już drugi raz w tej grze, kiedy gra... Próbuje nam wmówić, że Celeste nas zdradzi. Pierwszy raz było we fabryce Magiteku wcześniej. Nie rozumiem, gdzie jest ale, wiecie, żeby zastanawiać się, czy postać coś dla, nie wiem, zrobić rzecz A albo rzecz B, musimy mieć dobrze opisaną rzecz A i rzecz B, a tutaj mamy ani jedną, ani drugą rzecz zbyt dobrze napisaną. Dołączyła do nas, bo przejrzała na oczy. Teraz jest dobra. Koniec historii. Nie ma żadnych ale. Nie ma po co wracać do Imperium. Po prostu. Celeste, wspólnie będziemy rządzić światem. Nie wiem, co robi Kefka. Tak bardzo nie wiem, co ma pokazywać sprite Kefki. Moc tworzy tylko wojny. A to jest coś, bez czego będzie nam wszystkim lepiej. Popchnęła go, tak? Popchnęła go. Auć. Krew. A, ona go dźgnęła, tak? Ty gówniaro. A. Gry. I ta scena w ogóle trwa. I to jest takie, okej, nasze postacie stoją związane fabułą. Imperator stoi i, nie wiem, myśli, co opierdoli na obiadek. Celeste patrzy i jakby, nie wiem, patrzy po prostu, a Kefka turla się po podłodze. To jest przedstawienie z jakby przedszkola prawdopodobnie, gdzie dzieciom wydaje się, że to, że ktoś tarza się po podłodze, jest szczytem komedii. Ty gówniaro. Bogowie, zrodzeni by walczyć. Nadeszła pora. Wymagam od was, byście pokazali mi swoją moc. Okej. I pozwalamy na to. Wszyscy na to pozwalamy. Imperator chce mocy dla siebie, a jednak pozwala na to. Stoi i patrzy, co odpierdala Kefka. Celeste chce go powstrzymać, ale stoi i patrzy, co odpierdala Kefka. Wpuśćcie mnie, o. W ogóle czy to mają być... Chaos i... Jezu, jak ona się nazywała? Shit, ta druga bogini z DCD. Zapomniałem, jak się nazywa. Czy to ma być oni? Wiecie, aby ten posąg po lewej i właśnie cyceta bogini po środku. Nie wiem, kim jest gościu po prawej. Posłuchajcie mnie, dość tych gierek. Rozkazuję wam pokazać swoją moc. Kefka, dość. Jeśli ożywisz,
zniszczą świat, którym chcemy władać. To po co tu przyszliście? Myślałem, że to jest cel. Nie ma w tym żadnej wartości. No świetnie, ciekawe czy Emperor zginie. Kefka, oszalałeś? Oszalałem. Imperatorze Gestal, co ty mówisz? To jest idealna moc, by pokazać im moc walczącej trójcy. Kefka, biedny idioto. Obawiam się, że nie zostałeś mi wyboru. No cóż, wybacz, że muszę to zrobić. Obawiam się, że muszę użyć tej mocy, której ty próbowałeś wyzwolić, by cię uśpić. Co cię bawi? No dobrze. Najwidoczniej pasuje ci to, by umrzeć podczas śmiechu. Fire Raga. Flair. Co się dzieje? Czemu magia nie działa? Meltdown. To miałby więcej mocy, gdybyśmy wcześniej widzieli, że wiecie, Emperor jest kimś potężnym, jakby jest magiem i w ogóle, wiecie, widzielibyśmy go na pierwszej linii. A prawda jest taka, że Kefka jest żałosny, bo oklepaliśmy mu ryło więcej razy niż kurwa mogę policzyć. I Gestal, nigdy nie widzieliśmy gościa w akcji. Kefka, jak? Jak to robisz? Świetnie. Jak, pytasz? Ponieważ stoję w środku walczącej trójcy. Nie, nie, stoisz z boku, stary. Walcząca trójca jest w innym miejscu. Absorbują całutką magię wysłaną w ich kierunku. Och, nie zauważyłeś? Trójco. Wasza pierwsza ofiara wyszła naprzód. Użyjcie tego starca, by pokazać swoją moc. Nie, Kefka. Przestań się bawić. Powiedziałem, pokażcie mu swoją moc. I to działa. Piorun prawie trafił Gestalta. Niesamowite. A by the way, Celeste dalej stoi na to patrzy. Czy to wszystko, co macie do zaoferowania? Wasze, nie wiem, do dupy celujecie. Bardziej w prawo, bardziej w lewo de facto, ale okej. Biegnij, biegnij. Albo będzie po tobie. Prosto w cel. O rany. Najwidoczniej troszeczkę się pośpieszyłem z tym nazywaniem cię bezużytecznym. Teraz jest bezużyteczny. Ten świat dopiero przekona się, co to znaczy strach. Yeet. To jest w ogóle chyba najdłuższa cutscenka w tej grze do tej pory. Nie, Kefka, ta się kurwa ruszyła. O mój Boże. Ależ te postacie są niekompetentne w cutscenkach. Jezus Maria. Kefka, nie możesz. Jeśli przerwiesz balans, to ich potęga zrujnuje świat. Fajnie, że starożytnych bogów można przesuwać niczym kuźwa, nie wiem, szafkę z Ikei, nie? To jest takie fajne, bardzo, bardzo imponujące. Czy oni teraz wszyscy wycelują w niego? To jest pomysł? He, co to było? To Ninja Jesus! Zleciał z niebios, by zakończyć Kefkę. By the way, Shadow odszedł tylko po to, by wrócić dokładnie to samo miejsce. Uff! O, świetnie, teraz się obudziliście. Idźcie. Zapomnijcie o mnie, uciekajcie, nie zatrzymujcie się. Znajdę sposób, by wrócić, zaufajcie mi. Nie uciekniecie mi. Czy to jest nasz cel? Chyba tak. Shadow, wynośmy się stąd.
Czy czas leci, kiedy jestem w tym menu? Nie wiem, ale na pewno nie leci w tym menu. I tutaj sobie zakończymy, ponieważ ten odcinek się przedłużył, ale dobrze, chyba jesteśmy na ostatniej prostej latającego kontynentu. To znaczy, że gra, przynajmniej może wiecie, trochę stanie się mikroskopijnie lepsza dzięki temu. Ale dobra, tyle ode mnie, dzięki za uwagę, trzymajcie się plutko. Jeśli wam się podoba, zostawcie łapkę w górę i na razie, do kolejnego odcinka. Fajnie, wam powiem, śledźcie na kanale, pa pa!